myślę, że wszyscy tutaj znamy doskonale satyryka, publicystę pana Jana Pietrzaka i to będzie ta druga, myślę, bardzo ciekawa część naszego dzisiejszego spotkania, które poprowadzą dla państwa w tej pierwszej części Jacek Prędki i Barbara Kamińska. Szanowni państwo. Brawo, proszę bardzo. Na początku chciałbym przywitać naszych gości. Chciałbym przywitać burmistrza miasta gminy Pelplin Patryka Dębskiego. Mam nadzieję, Patryku. Ma dojechać starosta tczewski Tadeusz Zonkowski, jeszcze go nie ma w tej chwili, ale on jest w drodze, jak i zastępca prezydenta miasta Tczewa Adam Kurczyk. A w szczególności witam na naszym dzisiejszym spotkaniu przedwyborczym księdza prałata Stanisława Dzieniewicza. Honorowego obywatela miasta Tczewa, honorowego członka Solidarności. Myślę, że jeszcze innych tytułów by się znalazło wystarczająco. Szanowni państwo, postanowiliśmy rozpocząć to spotkanie od zaprezentowania państwu kandydatów do Senatu. Na razie dotarł do nas jeden kandydat. Jest to pan Antoni Szymański. Bardzo prosimy, żeby tutaj po kolei na scenę wchodzić. Szanowni państwo, do Senatu obowiązują okręgi jednomandatowe. Ja myślę, że już po akcji Pawła Kukiza wszyscy wiedzą to, co są JOW-y i jak należy głosować. Będzie to jedna karta. W kolejności alfabetycznej będą się tam znajdowały w naszym okręgu cztery nazwiska obejmujące powiat czeski, starogardzki i gdański, czyli z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. I pan Antoni Szymański będzie tam, no z uwagi na nazwisko, które się zaczyna na literę SZ, jak pan mi powiedział, na miejscu czwartym, tak? Czyli tym będzie kandydatem i pan będzie tę listę tutaj zamykał. Tak, wybieramy tylko jednego kandydata. Drugim kandydatem, który najprawdopodobniej dojedzie, będzie? Drugim kandydatem będzie Kazimierz Janiak, polityk, nauczyciel akademicki i związkowiec. Doktor inżynier nauk rolniczych, wieloletni nauczyciel akademicki. W latach 93-98 wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Poseł na trzeciej kadencji, sekretarz generalny klubu parlamentarnego AWS. Prezes wielu organizacji pozarządowych, obecnie Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. W ciągu godziny do nas dojedzie, także będzie z nami. Brawa dla Kazika, mimo że go nie ma. Ponieważ o nieobecnym powiedział Jacek, a ja powiem tutaj jeszcze na początku króciutko panu Antonim Szymańskim, ale będzie taka możliwość, że panowie sami o sobie kilka zdań i panie oczywiście powiedzą. Więc ja tylko króciutko: polityk, pedagog, działacz katolicki, samorządowiec, poseł na Sejm trzeciej kadencji, senator szóstej kadencji, ekspert Konferencji Episkopatu Polski w Zespole do Spraw Rodziny, Rządu i Episkopatu Polski, socjolog, zastępca kuratora okręgowego do spraw rodziny i nieletnich Sądu Okręgowego w Gdańsku. Działacz społeczny i samorządowy, publicysta. Tyle na razie, pan jeszcze więcej opowie. Antoni Szymański. Bardzo dziękuję za to przedstawienie i witam wszystkich państwa. Szanowni państwo, przede wszystkim chciałem podziękować państwu za udział w tej kampanii wyborczej, za pomoc ugrupowaniu, które reprezentuję w ramach walki o miejsce do Senatu, ale również dla mnie osobiście. Muszę powiedzieć, że każdego dnia odczuwam to wsparcie i poparcie płynące od wielu osób, które są na tej sali. Myślę, że tego wyniku, o którym słyszymy cały czas w mediach, nie byłoby bez państwa zaangażowania. Proszę również o to, żeby te ostatnie dni kampanii wyborczej do 25 być aktywnym, żeby w sposób spokojny przekonywać wszystkich swoich znajomych, całą rodzinę, żeby do wyborów przede wszystkim pójść i wybrać osoby, które będą nas dobrze w parlamencie reprezentowały. Proszę państwa, warto iść do tych wyborów, dlatego że mamy problemy z naszą demokracją, bo usiłuj się zepchnąć partie opozycyjne, jak również media do roli klakierów władzy. Mamy bardzo wiele problemów społecznych, których nie rozwiążemy bez dobrej zmiany. Chciałbym powiedzieć, że moim hasłem wyborczym jest nasza przyszłość, nasze rodziny, nasza przyszłość. I jeżeli tak, to musimy bardzo wiele zmienić, bo dzisiaj nie mamy programu polityki rodzinnej. Rodzice nie mogą zdecydować, od kiedy zaczną edukację ich dzieci. Nastolatkom proponuje się środek dzień po, który jest środkiem bardzo szkodliwym i porąbnym.
można wymieniać bardzo długo i zakończyć to, że w ostatnich latach około 3 milionów dzieci straciło uprawnienia do zasiłków rodzinnych i dodatków z tym skojarzonych. Mamy problemy różnego typu, których władza nie rozwiązuje. Musimy mieć dobrą świadomość tego, że nasza teraźniejszość i przyszłość zależy od wzmocnienia naszych rodzin. Ja mam doświadczenie parlamentarne, doświadczenie samorządowe, bo ponieważ byłem w sejmiku, cały czas ta problematyka rodzinna jest mi bliska i głównie tą tematyką społeczną chciałbym się zajmować, ale mam świadomość tego, że polityka rodzinna to jest praca, płaca, to jest to wszystko, co składa się na samodzielność rodzin, bo do tego przede wszystkim powinniśmy dążyć. Nie żeby rodziny były w rozmaity sposób w sytuacji trudnej, wymagały wspierania, ale żeby były jak najbardziej samodzielne. Także 25 to jest ten czas, kiedy możemy doprowadzić do bardzo poważnej, dobrej, spokojnej zmiany, której nasz kraj rzeczywiście potrzebuje. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Mamy też kilku kandydatów do Sejmu w nadchodzących wyborach. To już za 10 dni policzyłam dzisiaj, także myślę, że proszę Państwa, tak jak tutaj Pan Antoni Szymański powiedział, te ostatnie 10 dni powinny być aktywne. Do tego wszyscy tutaj zachęcamy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kandydatów do Sejmu, poprosimy Panią Ewelinę Pałbicką. Bardzo prosimy. Kandydatkę z Nowego Dworu Gdańskiego. Która jest prezesem Zarządu Żuławskiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze, prezesem Fundacji Mikael. To tak brzmi trochę tajemniczo, ale Pani powiedziała, że wszystko wyjaśni w odpowiednim czasie. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałabym podziękować za możliwość zaprezentowania się tutaj przed Państwem. To jest niezwykle wielkie wyzwanie dla mnie, mimo że często mam okazję przemawiać, ale no nie tak nie przed tak dużym i licznym gronem. Tym bardziej, że chciałabym podzielić się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem. No, myśląc oczywiście, że będziecie Państwo chcieli mnie poprzeć w najbliższych wyborach. Ale no jestem na pewno postacią, przede wszystkim patrząc, jestem tutaj pewnie jedyną kobietą, kandydatką, która się wśród nas pojawiła. O sobie mogę powiedzieć tyle. Szczęśliwa mama, żona, mama trójki dzieci, czyli znane mi są przede wszystkim problemy rodzin wielodzietnych. Jeśli chodzi o moje wykształcenie, jestem magistrem zarządzania i od 17 już lat pracuję związana z bankowością. Przez ostatnie 5, a właściwie już 10 lat pracuję w zarządzie. Ostatnie 5 lat jestem prezesem Zarządu Żuławskiego Banku Spółdzielczego, ale nie na tym bym chciała się skupić, choć jest to pewnie instytucja, która pokazuje, że no na finansach znać się troszkę muszę. No i proszę Państwa, znam się na finansach. Natomiast jeśli chodzi o moją działalność, to chciałabym tutaj zaakcentować działalność społeczną. Staram się swoją pracę, swój wolny czas angażować we wszelkie inicjatywy, które mogłyby pozwolić żyć nam lepiej. Myślę tutaj przede wszystkim o naszej lokalnej społeczności, naszej małej, lokalnej ojczyźnie, czyli Żuławach, bo tam urodziłam się, tam mieszkam, tam żyję, tam pracuję i tam staram się aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Stąd też moje zaangażowanie w działalność charytatywną, działalność pomocową, społeczną, tak, że przez ostatnie 5 lat pracuję w fundacji, a właściwie jestem współzałożycielką dwóch fundacji. W ostatnim czasie jestem prezesem fundacji Mikael. Mikael, któż jak Bóg. Tutaj chcemy przede wszystkim skłaść nacisk na krzewienie tradycji chrześcijańskiej w naszym życiu codziennym i społecznym. Na to chciałabym szczególnie zwrócić uwagę. Nie chciałabym, żeby historia i nasza tradycja zupełnie zostały zaprzepaszczone, a ponieważ reprezentuję młodsze pokolenie, chciałabym pokazać, że wśród młodych ludzi też są tacy, którzy wierzą i chcą naszej ojczyzny i świetlanej przyszłości. Dziękuję Państwu za uwagę. Poproszę teraz kandydata do Sejmu, pana Grzegorza Strzelczyka, przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gdańska i współzałożyciela Prawa i Sprawiedliwości w 2001 roku. Proszę pana Grzegorza. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
Z wykształcenia jestem ekonomistą, studiowałem na handlu zagranicznym Uniwersytetu Gdańskiego, międzynarodowe stosunki ekonomiczne, studiowałem również zarządzanie gospodarcze. Przez 20 lat, 30 lat mojej pracy zawodowej pracowałem w sektorze naftowym lub dla sektora naftowego. Trzecią kadencję jestem radnym miasta Gdańska. Pracuję w komisji rewizyjnej, w komisji polityki gospodarczej zgodnie z moimi zainteresowaniami zawodowymi. I tak też to moje doświadczenie chciałbym wykorzystać w pracy parlamentarnej. Klasyk kiedyś mówił, po pierwsze gospodarka głupcze. Ja uważam, że na potrzeby tej kampanii możemy zupełnie spokojnie, ja to wszędzie na spotkaniach z mieszkańcami mówię, po pierwsze praca głupcze. Jeżeli będzie praca, jeżeli będą zdrowe stosunki ekonomiczne w poszczególnych rodzinach, rodziny będą miały środki na utrzymanie, to się pozytywnie przełoży i na kondycję polskiej rodziny, ale też na kondycję finansową między innymi samorządów. Te środki, które wpływają do budżetu miast, gmin, są w głównej części z między innymi z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-u. I te środki finansowe trzeba racjonalnie wydawać, zwłaszcza teraz w drugiej perspektywie ekonomicznej Unii Europejskiej. Nie wolno i nie stać nas na to, żeby te środki były marnotrawione. A z punktu widzenia doświadczeń zawodowych będę zajmował się bezpieczeństwem energetycznym Polski i Gdańsk jako jedyny niezamarzający port głębokowodny na Bałtyku ma szansę stać się dużym hubem paliwowym w tej części Europy, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, ale również Europy Środkowo-Wschodniej. Dziękuję, mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się 25 października przy urnach. Mam nadzieję, że wszyscy oddamy, jak ktoś siedzi na tej sali, głos na listę Prawa i Sprawiedliwości, a będzie mi szczególnie miło i będę szczególnie dumny, jeżeli Państwo przybijecie piątkę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To był pan Grzegorz Strzelczyk, a jest mi niezmiernie miło witać w Tczewie mojego wieloletniego kolegę z Solidarności Stoczni Gdańskiej, Karola Guzikiewicza. Myślę, że znany wielu osobom też na tej sali, oprócz działacza związkowego, również jest działaczem społecznym oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Instytut Wiedzy dla Przemysłu. Bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie. Mam 51 lat. Jestem stoczniowcem od 15 roku życia, tak? Od 15 roku życia, od szkoły. Jestem technikiem mechanicznym okrętowym. Mam dwoje dzieci. Mieszkam obecnie w Tronkach Wielkich już na stałe. Wiele lat mieszkałem w Gołębiewku. Proszę Państwa, kandyduję po to, by odsunęliśmy tę władzę. Obojętnie na kogo zagłosujecie. Trzeba odsunąć tę władzę. I po dzisiejszym spotkaniu powinniśmy jeszcze bardziej się zmobilizować po to, żeby namówić sąsiadów, aby z nami głosowała. Ta władza przez 8 lat niszczyła nasz kraj, tak naprawdę oszukiwała. A nie o to moje pokolenie, dzisiaj mam 51 lat, a w 88 roku miałem 20 kilka. Moje pokolenie młodzieży stoczniowej, która w 88 roku obaliła komunę, tak naprawdę ten ostatni zryw stoczniowy obaliła komunę, nie chciała innej Polski. I tak naprawdę dzisiaj nasze postulaty, wtedy wielu dziesięciomilionowej Solidarności, wiele postulatów, oczywiście inaczej byśmy dzisiaj napisali, dzisiaj są aktualne. Począwszy od służby zdrowia, skończywszy na wielu emerytach, tak? Dzisiaj, mimo że mamy demokratyczne państwo i to nie jest małe, demokratyczne, nawet bogate państwo, kilkaset tysięcy dzieci, może nie głoduje, bo to jest słowo niewłaściwe, ale jest niedożywione. A skąd to wiem? Moja żona jest nauczycielką w szkole w Starogardzie Gdańskiej, jednej z większych szkół. I jeżeli nawet w takim Starogardzie, proszę sobie wyobrazić, dzieci przychodzą głodne do szkoły, to jest tragedia. Oczywiście, miasta dofinansowują to jedzenie. Ale wiecie, co się dzieje, jak dziecko zachoruje? Rodzice przynoszą słoiczek i wynoszą to jedzenie do domu, żeby temu dziecku dać jedzenie w domu. I to jest tragedia. Tragedia, że w takim państwie, jak w państwie niby bogatym, nasze dzieci muszą tak naprawdę i rodzice często żebrać o swoje. Dlatego musimy to zmienić. Musimy zmienić wiele rzeczy. Naprawdę obojętnie w jakiej dziedzinie, czy z kim będziemy rozmawiać, to wszyscy narzekają. Wszyscy niestety widzą, że potrzebne są zmiany. Obojętnie, czy to jest służba zdrowia, czy to jest nawet straż pożarna, czy to jest przemysł, to wszyscy narzekają. A ten przemysł, proszę Państwa, wybrzeże, całe wybrzeże kiedyś słynęło z morza.
Może było wielu w naszych miejscowościach, od Gdańska, Tczewa, Starogardu, żyło z morza. Tak, żyło z morza, bo to był potężny przemysł stoczniowy, potężna flota i potężne rybołówstwo. I to państwo demokratyczne, państwo po 1989 roku, to co było chlubą, nieważne czy to była komuna, akurat przemysł morski był potęgą. Przemysł morski, żaden maruch, żaden polonez nie sprzedawał się w Japonii. A polskie statki sprzedawały się i konkurowały z Japonią. Dzisiaj niestety pozamykano te zakłady, oszukano, ale to tylko powiedziano, mówiono zawsze tak. Ja przypomnę, w 1989 roku była taka pani, przyjechała ze Stanów, nazywała się Barbara Piasecka Johnson. Ta od kosmetyków Johnson. I powiedziała kiedyś stoczniowcom, że kapitalizm budują te złodzieje. No i widać, że mali to się sprawdziło. Kapitalizm budują złodzieje. Po kilkudziesięciu latach się złodzieje to otoczą i będzie wszystko w porządku. I to się właśnie dzieje. Więc nie dajmy dalej okradać Polski przez złodziei. Dlatego przede wszystkim, żeby nam się żyło dostatniej tutaj, żeby polskie państwo było bogatsze, trzeba oczywiście większych dochodów. Żeby te dochody były, trzeba odbudować przemysł. Na wybrzeżu przemysł morski, gdzie indziej trzeba odbudować co innego. Trzeba postawić na przemysł. I są ludzie mądrzy i dlatego ja jestem również właśnie w stowarzyszeniu, gdzie skupiamy ludzi z Politechniki Gdańskiej, którzy mają pomysły. Oczywiście muszą być zamówienia, muszą być różne preferencje dla firm. Nie po to takich firm, które nie będą płacić podatków później. Ale dzisiaj polski pracownik potrzebuje godności i potrzebuje godnego wynagrodzenia, a nie umowy śmieciowe. Dzisiaj z jednej strony, nawet tu w Tczewie, wielka firma Flextronic, dzisiaj buduje następną halę. Potrzebuje pracowników. Tylko proszę zapytać, za ile płaci ten pracownik. Że to są niskie pensje. I później się dziwić, że ta nasza młodzież nie ma innego wyjścia. Żeby kupić mieszkanie, wyjeżdża na zachód. Bo najgorsza praca na zmywaku to i tak jest lepiej niż w Polsce. I dlatego musimy zbudować takie warunki, ja już kończę, zbudować takie warunki przede wszystkim, już może nie dla nas, ale dla naszych dzieci, żeby nasze dzieci nie uciekały na zachód. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Karol. Zapraszamy teraz naszego organizatora dzisiejszego spotkania, tczewianina Kazimierza Zwolińskiego. Kazimierz Smoliński, prawnik z wykształcenia, poseł 6-7 kadencji, obecnie członek Komisji Infrastruktury oraz wiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, w której zastąpił obecnego prezydenta Andrzeja Dudę na tej funkcji, działacz społeczny, samorządowy, prezes Polskiego Instytutu Katolickiego Sursum Corda. Kazimierz Smoliński. Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy przyszli na moje zaproszenie, na dzisiejsze spotkanie i na dzisiejszy koncert. Wiem, że są przedstawiciele właściwie ze wszystkich miast naszego okręgu. Od Gdańska poprzez Starogard, Pruszcz, Tczew, Nowy Dwór, Malbork, Sztum, Kwidzyn. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli. Dziękuję moim koleżankom i kolegom, z którymi na jednej liście staramy się zdobyć jak najwięcej mandatów. Nie ukrywam, że do tej pory na Pomorzu dostawaliśmy lanie, ale teraz się odkujemy i my wygramy te wybory, nie tylko w Gdańsku, ale w Polsce. Pani prezes i koledzy o wszystkich problemach, czy o wielu problemach, które nas nękają, powiedzieli bardzo dużo. Ja mogę powiedzieć tylko jedno, jako prawnik, moim hasłem jest sprawne, dobre prawo, sprawne rządzenie. Uważam, że bez dobrego prawa nie da się sprawnie rządzić państwem polskim. Kolejna rzecz to, że prawo musi służyć ludziom, a nie ich krępować. Z przykrością muszę stwierdzić, że w Sejmie obserwuję już którąś kadencję coraz niższą jakość stanowionego prawa. I to nie jest tak, że my musimy tak stanowić to prawo. Jest swego rodzaju biegunka legislacyjna, ja to tak nazywam. W zeszłym roku stworzyliśmy największą ilość stron prawnych aktów w Unii Europejskiej.
Nie ma żadnego uzasadnienia, żebyśmy takie rekordy bili. I tu niestety leninowska zasada, że ilość przekuwa się w jakość, nie działa w ogóle. Tak? To prawo jest beznadziejne. I trzeba wszystko zrobić, żeby to prawo służyło ludziom, musi służyć i przedsiębiorcom, i bankowcom, i przede wszystkim obywatelom. Tak, żebyśmy my w swojej ojczyźnie czuli się dobrze, a nie żeby nam każano wyjeżdżać, to po pierwsze, nam, naszym dzieciom, nie daj Boże naszym wnukom, a z drugiej strony musimy przyjmować tych, którzy będą dostawali większe pieniądze tylko dlatego, że chcą sobie polepszyć swój byt życiowy. My uchodźców chcemy przyjmować, ale nie chcemy przyjmować imigrantów ekonomicznych. Co do tego mamy jednoznaczne stanowisko. Nie chcemy tego i nie będziemy zezwalać na to, żeby imigranci do nas przyjeżdżali. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim. Jest oprócz mojego kolegi, burmistrza Perpina, pokazaliśmy, że możemy na wybrzeżu zwyciężać. Jest burmistrz wybrany w wyborach bezpośrednich w mateczniku Platformy. Mamy starostę Tczewskiego. Będziemy mieli w najbliższym czasie posłów z naszego okręgu, a w następnych wyborach wygramy też sejmik. I do tego będziemy dążyć. Dziękuję Państwu za to, że przyszliście. Dziękuję bardzo serdecznie naszym kandydatom. Ja teraz chciałbym poprosić szczególną osobę, bo kiedy była trwoga, szliśmy do Boga, 80. rok, Solidarność, tam się tworzyła czeska Solidarność u księdza Stanisława. Coś mogę na ten temat powiedzieć, bo jestem wychowankiem księdza Stanisława. I powiem tak, zawsze zwracaliśmy się do Boga, bo teraz też trzeba się zwrócić do Boga, byśmy te wybory wygrali. To tylko zależy od nas i od tego, jak do tego podejdziemy. Bo musimy wszystko zrobić, byśmy przekonali sąsiadów do tego, by poszli do tych wyborów. To jest najważniejsze. Bo nie można narzekać, a nie uczestniczyć w wyborach. Inaczej nic nie zmienimy. Nie może być tak, że Polska jest wysprzedawana. Cała gospodarka, przemysł, firmy. Sprzedaje się firmom nie wiadomo jak. Po co? Żeby komuś nabić kasę. Trzeba z tym skończyć. Kto zwycięży wybory? PiS! Kto zwycięży wybory? PiS! Poproszę księdza Stanisława, by nam powiedział parę słów otuchy i prosimy o modlitwę we wszystkich mszach za ojczyznę, żeby Polska była Polską. Szczęść Boże. Jak przystało na księdza, to się zacznę chwalić najpierw. Ja bardzo kocham moją ojczyznę. My też. To powtórzcie to. Dlatego tu jestem. Inaczej pewnie wydawałoby się, że ksiądz jest niepotrzebny. Pan Bóg jest potrzebny, ksiądz może mniej. Powiedziałem, że kocham ojczyznę i dlatego z wami jestem, bo ja wierzę w przyszłość naszej ojczyzny. Nigdy nie wątpiłem, nawet w najtrudniejszych czasach. Zawsze wierzę, że to Pan Bóg i Matka Najświętsza, Królowa Polski, nas wyzwoli spod każdego jarzma. Historia o tym świadczy. A najnowsze dzieje jak najbardziej. Dlatego jestem, bo życzę tej ojczyźnie, żeby była prawdziwie, tak jak Państwo mówiliście, prawdziwie wolna, ale od zła, od zakłamania, od przewrotności, od nienawiści. Wierzę, że taka będzie. Bo bardzo wierzę w człowieka. A Państwo, jak tutaj przedstawialiście siebie i to, co czynicie, to świadczy o tym, że przed Polską jest ta piękna przyszłość. Może byście się nie zniechęcali ani obelgami, ani fałszywymi słowami, czymkolwiek. Bądźcie ponad to. Bądźcie ludźmi, którzy wierzą głęboko w Boga, a też wierzą w człowieka. Tego wam życzę i oto z waszym zwycięstwem. Oczywiście, że będę się modlił. Bym zgrzeszył, gdybym się nie modlił. Szczęść wam Boże. Bóg zapłaci. Szanowni Państwo, a więc może teraz odwrotnie. Kazimierz Smoliński, Karol Guzikiewicz, Grzegorz Strzelczyk, pani Ewelina Pałbicka i kandydat do Senatu, pan Antoni Szymański. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do tej, myślę, bardzo przyjemnej części naszego dzisiejszego spotkania, czyli do koncertu pana Jana Pietrzaka, który tutaj przybył na prośbę Kazimierza Smolińskiego.
Chcę jeszcze powiedzieć o karcie do głosowania do Sejmu. Mówiłam do Senatu, to będzie proste głosowanie. Jeden kandydat, trzeba wybrać go w kolejności alfabetycznej. Natomiast karta do Sejmu będzie miała postać tak zwanej książeczki, żebyśmy się nie pomylili, tak jak w wyborach, proszę Państwa, samorządowych. Więc pierwsza karta będzie to instrukcja głosowania. Oddać ważny głos. Na drugiej karcie będzie spis treści, czyli poszczególne komitety, na której stronie zawierają swoich kandydatów. I dopiero na trzeciej karcie będzie lista numer jeden, czyli lista Prawa i Sprawiedliwości. Mówimy o tym, ja wiem, że tutaj się to świadomi wyborcy, ale już tak, żeby mieć czyste sumienie, proszę Państwa, o tym przypominamy i mówmy też innym, którzy być może nie do końca jeszcze są pewni. Także zapraszamy do dawania głosów ważnych, a w tej chwili... Przed Państwem... Ja pierwsza. Serdecznie Państwa witam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Z radością przyjąłem to zaproszenie. Dawno mnie w Strzemie nie było. Kilka miesięcy, może z pół roku. Poza tym dowiedziałem się, że macie Państwo świetnych kandydatów. Gratuluję kandydatom entuzjazmu i gotowości do walki o dobrą Polskę. Proszę Państwa, nasza jedyna szansa, nasi obecni kandydaci. Musimy wygrać. My, Prawo i Sprawiedliwość, mówię, muszę utożsamiać się z tą listą. Musimy wygrać zdecydowanie i przekonywująco, żeby nie powstała ta antypisowska koalicja. Na sobie wyobraźcie, gdyby powstała te cztery zdegenerowane partie, zrobimy koalicję, to będzie się działo w Polsce. Totalne nieszczęście! Także, proszę Państwa, przemówień było sporo, może od piosenki zaczniemy. Tam rozdawano moją lotkę z tekstem piosenki. Liczę, że Państwo będziecie ze mną śpiewać. Wielkie księdze narodu i pielgrzymstwa polskiego, nowe karty dziś pisze historia. Pisze sercem, miłością, dobrą myślą i wiedzą, mądrą pracą i wiarą niezłomną. Niech żyje Polska, nie potęgła biało-czerwona. Ten nubek. W programie prezentowanym przez Pietrzaka wyszydzana była partia, rząd, sojusze, przywódcy państw socjalistycznych. Między innymi Pietrzak opowiadał kawał o trumnie byłego sekretarza Breżniewa, twierdząc, że w trumnie, w której znajdują się zwłoki Breżniewa, specjalnie wykonano otwory, w nawiasie dziury, aby robaki mogły wyjść i się wyżegać. Się myśleli, że dorabiam historię, prawda? A tak mam w aktach od dubeków, od ekspertów. Ja to mówiłem, naprawdę. Wszystkie przedstawienia w 80-tych latach kończyłem takim pożegnaniem, do zobaczenia w wolnej Polsce. To ludzie się pukali w głowy. Panie Janie, co pan opowiada, jaka wolna Polska? Mało kto wierzył. Wierzyłem w to głęboko. Pracowałem dzień po dniu. Jeździłem od domu do domu. Pracowałem w blokowiskach. Wierzyłem, że Polska będzie wolna. I się udało. W pewnym momencie Polska była wolna. To, co z tą wolnością zrobiliśmy w ostatnich latach, to jest temat na odrębne zagadnienie. Kiedyś, jak się zestarzeję, będę pisał wspomnienia na ten temat. Na razie nie mogę się zestarzeć, bo czekam, że Polska będzie Polską. Może już po tych wyborach. Młodzi ludzie, liczę na was, kandydaci. Kandydaci, pokażcie się jeszcze raz widowni. Panie, panowie kandydaci, pokażcie, zróbcie to.
Zróbcie to, żeby Polska była Polską! Żebyśmy wreszcie mogli żyć w naszym kraju, a nie w półlegalnym czy nieoficjalnym. Brawo dla kandydatów! Oczekuję na wasze zwycięstwo! Coś mi się na stare lata należy chyba, co? Na te pół wieku posługi kabaretowe. Brawo. Zgłębi ziejów, z krain mrocznych, puszcza wiecznych, pól i stepów, nasz lodowód, nasz początek, ten od piasta Kraka Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcach, przy ogniskach wybuchała niezmorzona nuta swojska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz ściekienny wznosił bomby, opatrywał wóz trzymała, dumne wiersze pisał Norwid. Wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna, i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara w pole, od Chicago do Tobolska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Polska była Polską, my musimy to wszyscy sprawdzić 25, żebyśmy 26 rano mogli sobie sami spojrzeć w twarz, żebyśmy nie musieli uciekać przed własnym cieniem. Musimy zwyciężyć i zwyciężymy. Nieraz to pokazaliśmy i nieraz to udowodniliśmy, nie tylko sobie, ale musimy to naszym dzieciom i naszym pokoleniom oddać, przejść tym, którzy zginęli za Polskę, walcząc na wszystkich frontach, gdzie pan Janek historię nam przedstawił, przypomniał. Idźmy do domu i nieśmy posłanie, żeby Polska była Polską, a my w poniedziałek będziemy po 25 zwycięzcy. Panie Janku, dziękujemy panu za 55 lat, że jest pan na scenie, że jest pan z nami dzisiaj, że zawsze można na pana liczyć wtedy, kiedy pana potrzebujemy, żeby dodał nam pan pokuty. Byśmy idąc do domu mogli się śmiać po masażu, jak to pan powiedział, zupa. Pan Janku, jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Ja jeszcze tu chciałem powiedzieć,
po bramach, na pewno bez wizji się nie obejdzie, ale dojechał do nas kandydat. I to jest ważne, Kazik Janiak, kandydat z okręgu, nie naszego, bo z naszego do Senatu jest Antoni Szymański, a z okręgu Malbork, Sztum, Nowy Dwór i Kwidzyn. Proszę. Drodzy Państwo, z Janem Pietrzakiem łączą mnie najwspanialsze chwile. Chwile mojej młodości, gdzie byłem kształtowany przez jego twórczość, dzięki której dzisiaj mogę powiedzieć, że nie będzie to tylko marzenie, ale będzie rzeczywistość, bo Polska jest w nas. Wolność jest w nas, tylko musimy w to uwierzyć. I musimy wszystko zrobić, żeby to stało się rzeczywistością. Damy radę! Na zakończenie, bo w tym roku Solidarność ma 35-lecie. Przekazuję szczególny znaczek, bo to mój znaczek dla człowieka, który był zawsze z Solidarnością, zawsze z Polską. Panie Janku, dla Pana znaczek szczególny, bo mój.